Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro. Kochani, wracamy do Moonlighterka. No i co my dzisiaj będziemy robić? Co my tutaj mamy w ogóle do zrobienia? I jak wygląda nasza sytuacja skrzynkowa? Bo tak w sumie wyszedłem sobie bezprecedensowo, ale... Ale ja tu mam dosyć sporo rzeczy. Moi drodzy, mam tylko od cholery. To jest ta skrzynka? Czy to jest ta skrzynka? To była ta skrzynka. Nie, to nie była ta skrzynka. Dobra, mniejsza. Zabiliśmy ostatnio króla golemów, z tego co pamiętam. I pierwsze co ja na razie zrobię, to na pewno wyjdę i zobaczę, czy mogę coś zupgrade'ować. To jest pytanie za milion punktów, czy my coś możemy zupgrade'ować. Tutaj nie. Pazurki też nie możemy, niestety. I rozumiem, że z armorów również nic nie ulepszymy. No trudno. Trudno. Wiecie co? Miałem teraz otwierać ten sklep, ale... Nie zrobię tego, ponieważ nie wiem, czy przypadkowo nie będzie mi coś potrzebne właśnie z tamtych rzeczy do ulepszeń. Raczej nie, ale sobie przy okazji zobaczymy nowy świat, który odblokowaliśmy przed chwilą. Cóż to jest za świat? Loch leśny. Dobra. Myślę, że jakoś sobie damy radę. No, albo i nie. Albo i nie. Ej, amigo! Ty się uspokój, amigo. No, trochę za głośno chyba grę. Dobra. Słuchawki z możliwą regulacją to jest po prostu coś pięknego. Dobra. Ej, no sztyk dziadu. Ej, bo nam sporo skitował. O, ty gałganku. O, tu jeszcze widzę, że są różne rzeczy, które nam się rozpadają pod nogami. Co my tu mamy? Mamy korzenie, zachowany korzeń oraz nawóz. Nawóz, który sobie z pewnością weźmiemy. Lewo, prawo, lewo. I trafiliśmy na bossa z miejsca. No to od razu zobaczymy sobie, jaki jest boss. Co wy na to? I mamy nową kartkę. I złapaliśmy jeszcze intruza, który od lat niweczy nasze eksperymenty. A teraz jeszcze większość naszych materiałów badawczych rozpływa się każdego dnia w powietrzu. Jakiś intruz. Dosyć easy. Dosyć easy ten bosik. Nic takiego mocnego. Prawdę powiedziawszy. Liczyłem na coś mocniejszego. Powiedziałbym, że chyba to jest nawet najłatwiejszy boss w ogóle, jakikolwiek do tej pory tutaj był. Widzę, że gluty ze Simów są też inne. Ało, Shiro. Nie, no dobra, te są bardzo irytujące. Naprawdę bardzo irytujące. Dobra, 40 HP. Myślę, że to akurat wystarczy. Wystarczy, ewidentnie wystarczy. Wiemy, z czym to się je. Potrzebujemy kasy, potrzebujemy upgrade'ów i różnych tego typu rzeczy. Czy my teraz coś odkryliśmy, jeżeli chodzi o nasze upgrade'y? No, coś odkryliśmy. Bardziej mi zależy tutaj na broni, ale z broni jeszcze nic nie wykryliśmy. Ale z tego, co patrzę, teoretycznie nie powinno być problemem dla nas to, że my sobie tam te przedmioty sprzedamy. Widzę, że lili patcy, korzenie, jakieś drewno, ale to chyba... Nie, to nie było to, to było to. I kolejne lili patcy i korzenie. Skupiamy się na lili patcach i korzeniach. Dobra, wiemy, z czym to się je.
Myślę, że teraz bez problemu możemy sobie przygotować mniej więcej to, co potrzebujemy na sprzedaż. A dokładniej mówiąc, na pewno sobie postakuję te rzeczy, które tu już mamy. Nie, odwrotnie, o fuck. Cuk. Nie ma miejsca. Cuk, cuk, cuk. Ile to może kosztować? To jest pytanie za milion punktów. Może na razie wyprzedajmy wszystkie rzeczy, które są, kurde, które są u nas znajome z ceną, że tak powiem. I mam na myśli właśnie takie rzeczy. Czy to już znamy cenę? 400 to było git. Tu nie znamy. Tu też nie znamy. I tu również nie znamy. To w ogóle chyba z tych scrolli to w ogóle nic nie znamy. Tu była stówka. Weźmy to. Tu było 110, weźmy to. Amulet szybkości. Teoretycznie możemy go sprzedać. Tego też nie znamy. Dobra, weźmy to. Te klejnotki też możemy sobie wziąć. To również możemy wziąć. Pamiętam, że mieliśmy już do czynienia z tym wszystkim. To było po 100. To było po 110. Też stówka. Tego nie wiemy nadal. Nam w żaden sposób to nie przeszkadza. Dobra, bierzemy to, to i to. To było po 110 również. Dobra. Chodźmy to teraz rozłożymy. Zły przedmiot. 320. Na serio było po 320? Tak drogo? Tak, było po 320 i to spoko. To również sobie po stówce posprzedajemy. I myślę, że możemy iść teraz śmiało spać i od jutra otworzyć nasz kochany sklepik. Dobra, dzień handlu. Dzień handlu. Weźmy sobie jeszcze przedmioty na zapas, które tutaj będziemy sprzedawać. To było po 110. To też sobie weźmy. Wheelable Leather po 250, to też spoko. To możemy wziąć. To też mamy. Kryształy też mamy. Dobra. Możemy śmiało teraz otworzyć sklepik. Otwórzmy ten grajdołek. Czekamy. Nic nie ma na sprzedaż. Nie wiem troszeczkę jeszcze, jak działa tutaj ta wyprzedaż, która jest. Gra nam tego nie wytłumaczyła zbytnio. No, ja myślę, że jest w porządku cena. O, to sobie dostawiamy dalej to wszystko. Ciekawe, czy będziemy mogli jeszcze jakieś osoby sobie tutaj wynająć do sprzedaży. Też by było spoko. W sumie też by było spoko. Tyk, tyk. Przedajemy wszystko kleci. Wyprzedaż wielka. Dobra, sprzedajmy i to. Następny. Już mamy prawie 20 tysięcy, czyli jesteśmy na dobrej drodze. Nie wiem czemu nadal, nawet jeżeli mają osoby właśnie te strzałki, to czemu nam to nie zwiększa reputacji sklepu? To mnie bardzo ciekawi. To mnie naprawdę bardzo ciekawi i zastanawia, dlaczego tak to działa, a nie inaczej. No to widzę, że to jest dosyć naprawdę drogie. To jest dosyć drogie. Raz, dwa i trzy. No, bierzcie, bierzcie. Dobra, sprzedajemy jeszcze tą. Myślę, że możemy to jeszcze wystawić na spokojnie.
Więc dzisiaj będzie taki odcinek handlowy. Ostatnio mieliśmy non-stop walkę bez handlu. A myślę, że teraz sobie zrobimy właśnie taki odcineczek handlowy. Nadal nie widzę, żeby ta reputacja jednak rosła. Dobra. Myślę, że tak, możemy sobie jeszcze to dodać. I sprzedajemy to wszystko. To było po 250. No. Gdzie co to wam możemy dać w sumie na promocji, bo to jest tak jedna sztuka, albo... No, zróbmy to w ten sposób. Niech będzie, że coś jest na promocji. A on sobie to wziął i sobie wyszedł. Oni sobie to wzięli i po prostu wyszli. Nie rozumiem tego. Naprawdę tego nie rozumiem. Jak to działa? Jakie to ma znaczenie z tym sejlem? Dobra, co my tu jeszcze mamy? Czy te dudka mieliśmy na sprzedaż? Chyba nie. Możemy na pewno sobie wziąć to. Soczewki sprzedawaliśmy, z tego co pamiętam, tak, za stówkę. Tak samo to za 250 sprzedawaliśmy, plus te kamyczki. Po 400, ale lili pacy nam były bodajże potrzebne i korzenie, więc to możemy sprzedawać na luzie. Tego nie sprzedawaliśmy. Tu po 160 też możemy sprzedać. Żelazo nam nie jest potrzebne. Więc myślę, że śmiało możemy to sprzedać. To też. To też. Według ceny. To też możemy sprzedać bez pro... Kurde, faja, no. Nie, tego nie chcę. Tego też nie chcę sprzedawać. W sumie to nawet nie wiem, ile kosztuje. Dobra, to były jeszcze te kable. O to, tego też nie chcę sprzedawać. Na razie przynajmniej nie chcę sprzedawać. Dobra, tak, rzucamy kolejne rzeczy na sprzedaż. Pyk, pyk i pyk. Myślę, że to was zainteresuje. No i 5200. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Naprawdę ten handel tutaj powolutku nam się ruszył. 42 tysiące kasy. Prawie 43 nawet. A teraz już w ogóle więcej. Nice, nice, nice. Duszyczkę możemy tutaj wrzucić. Nie wiem właśnie, co to daje. Nie mam pojęcia. Nie mam naprawdę pojęcia, co to daje. Dziwo złodziei teraz nie było. I nie wiem, czy ja nie potrzebuję 50 tysięcy. Bo to by się nawet przydało. Zrobilibyśmy kolejnego upgrade'a. Ale chyba nie zdążymy. Chyba nas niestety zostanie nocka. Tak, niestety. Nie damy rady. A może? No, szkurde faja. Tak, tak blisko, tak blisko. 37 292 zł. No bardzo fajnie, bardzo, bardzo fajnie. Tylko no mówię, no tutaj popularność w ogóle nam nie wzrasta. Nie wiem dlaczego, nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Chodźmy, zobaczymy, ile kosztuje upgrade naszego sklepu. Tak, to jest bankier za 70 tysięcy, o Jezus Maria. O Jezus. To jest za 60, to i tak byśmy nie kupili. To i tak byśmy nie kupili. I tak byśmy nie kupili. Dom okrążca jest za 20 tysięcy. No dobra, no. Niby nam to nie przeszkadza w tej chwili.
Uzupełnimy teraz ten towar, który został wykupiony. Resztę sobie wsadzimy do skrzynki. I myślę, że na razie starczy tego handlowania tutaj. Pyk. I wsadzamy to tu. Ale to też wszystko możemy zabrać, żeby to wszystko ładnie sobie wystakować. O, właśnie w ten sposób. Tu było pusto, tu było pusto. No i resztę wsadzamy sobie do tej skrzynki, która została. Okej, myślę, że możemy sobie jeszcze te podki podmienić. O, właśnie w ten sposób. I spróbujmy teraz pójść na kolejną ekspedycję. Na kolejną ekspedycję potrzebne nam są te lilipacy i korzenie, z tego co pamiętam. Czyli dużo właśnie tych przedmiotów nam potrzeba w tej chwili. Jak to wygląda? A w ogóle co jest tutaj napisane? Lokaśny. Dostępny dla bohaterów, niezalecany dla kupców. No i niezalecany. Zalecenia są różne. Zalecenia są różne. Różne, różane, różne. Ojej. Kurde. Boli. Dobra. A to nam też zadaje obrażenia, okej. I to dużo obrażeń. Bardzo dużo. Szkoda, że nie mam żadnego łuku. Szkoda, że nie mam żadnego łuku, bo naprawdę tutaj boli to wszystko. Trochę drewna, jakiegoś innego barachła. Dobra, widzę, że tu jest boss, więc bossa też sobie możemy od razu walnąć. On jest dosyć prosty, więc na luzie. Naprawdę, jeden z łatwiejszych bossów. Ło, pokazałeś inny atak. Pokazałeś inny atak. Co z niego w ogóle wypada? O, barachło, które nam nie jest w ogóle przydatne. Całego HP sobie nie zregenerujemy, a jednak. Myślałem, że nie. Czy notki są takie same? Tak, takie same noteczki są. Notki, notunie, noteczunie. Idziemy na prawą stronę. Jakiś grzybek jest. Wydaje mi się, że to jest taki sam jak ten, który... Aż ty gałganie! Nie, ty nie jesteś taki sam. To ja można napierdzielać nawet w tej chwili. Co tu jest? Co to jest? Co my tu mamy? Jakiś biom pustynny! O, holy shit! Holy shit! No, nie powiem, ciężkie są te mopki. Ale widzę, że tu było tylko jedno przejście. Czy tutaj nie ma żadnego sekretu ukrytego? Się zastanawiam, ale chyba nie. Czyli jest jeszcze biom pustynny. Jest biom kamiennego golema, biom leśny, biom pustynny. Jeszcze jakiś. Ale wiecie co, jeszcze chyba możemy sobie zwrócić delikatnie przynajmniej tego HP. Mi się wydaje. Tak, dobra. Ale i tak lepiej mieć niż nie mieć. Jest secret? Nie. Są tylko ocyska. Ocyska. Wiecie, problem jest taki w tej chwili, że nie znam mobu w ogóle. Totalnie nie znam mobów i... No właśnie. Kurde. Dobra, jesteś irytujący. I to naprawdę jest. No, bez jaj, naprawdę. Ile to zadaje? Ile to panie zadaje? Panie, przecież to się nie opłaca. Kolejny nawóz i kolejne kłody, które... 16-24 DPS, a to jest od cholery. To jest od cholery. Uuu.
Ujejku, ile ty zadajesz, panie? Czyli to są te strzelające nasze, które mieliśmy na początku. Pyk. Ale nadal nie dropi nam ten przedmiot, na którym nam zależy. To mnie trochę martwi. Wszystko błyszczy, wszystko się rusza. Naprawdę, jeżeli chodzi o secret, jest bardzo ciężko cokolwiek tutaj wyłapać. Na dole jeszcze tam było cokolwiek. Nie wiem, co tu można rozwalać teoretycznie. To też mnie trochę martwi. Dobra. No te są coś proste. Hopsa. Szlamów leci sporo. Naprawdę sporo. Dobra, góra, góra. Wzory. O tak, te lochy przypomniane są wzorami. Można pomyśleć, że powstają losowo. Czasem nawet zupełnie chaotycznie. Ale nie. Właściwie jest całkiem na odwrót. W tym szaleństwie jest metoda. Być może jakaś boska interwencja? Swego rodzaju wzór, na bazie którego loch się odbudowuje. Na przykład, wszyscy wiemy, że w każdym lochu są 3 poziomy. Ale czy zauważyliście, że na każdym z poziomów pojawiają się uzdrawiające gorące źródła? I to zawsze na drodze, która prowadzi na następny poziom. Służą nie tylko do uzdrawiania, ale także jako drogowskaz. Tak jakby te lochy chciały, żebyś znalazł skarb. No dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. No ale nie widzę tutaj żadnego innego sekretu, niestety. Dobra, one są do ogarnięcia. Są do ogarnięcia, da radę je ogarnąć. Czyli w teorii został nam już tylko jeden tutaj biom do ogarnięcia, tak? Po prawej i na dole. Tak, definitywnie. Szczerze powiedziawszy, najgorsze są właśnie te bagna, które można wejść. To jest chyba najbardziej irytujące. To jest chyba najbardziej irytujące. Nie ma. Gałganie, nie ma. Dobra, idziemy na drugi poziom. Idziemy na drugi poziomek. Już nas nic niestety nie uzdrowi, ale... ale można iść śmiało na drugi poziom. Leśny loch 2. Dobra, co to jest? To się po prostu rozwala. Którym się brało potki? Tym się brało potki. Noż ty naprawdę, naprawdę, naprawdę? No i przypadkowo potki użyłem. Co mnie za tylko... Co mnie? On... Ojejku, jejku, jejku, jejku... Dobra, potki mam jeszcze jedną sztukę. Niech to będzie takie zostawione na ostatni strzał. No jak? Dobra, udało się. I coś wyleciało z nich. Mamy bardzo mało HP. Co to jest? Leśne owoce, odżywcza woda i jakieś nieznane. Jakieś nieznane. Dobra, mamy sporo przedmiotów, które chciałbym na pewno wziąć. Chciałbym je na pewno wziąć. Tylko tak, zrezygnujemy na pewno ze szlamu. Nie wiem jak z tego pomarańczowego, ale chociaż 4 sztuki. Tylko tak, to coś zniszczy. Zróbmy to w ten sposób, że
To zamienię. No czemu nie chcesz? Jaki masz problem? Teraz musi nazywać się w lewej lub prawej części torby. A, to nie jest problematyczne. Jeżeli ty kasujesz tu, to cię możemy wsadzić tu. I jest po problemie. Ja bym się już cofnął, bo definitywnie mam mało HP. Nie chciałbym ryzykować. Nie chciałbym ryzykować z tego powodu, że jednak trochę tego towaru zebraliśmy. Dobra, jak wyglądają nasze statystyki kupieckie? Czy kupieckie? Ulepszające. Możemy w końcu coś zrobić. Lipacy mamy, korzenie mamy. 40 więcej? No tak średnio bym powiedział. To też jest 40 więcej. No też bym średnio powiedział. Oczywiście tego ulepszyć nie możemy. Czyli potrzebne jest drewno i jakiś burak? Bóg wie. Co, chodźmy zobaczymy, czy przypadkiem nie możemy tego buraka kupić. O ile to jest burak, oczywiście. Mniej więcej pamiętam, jak on wygląda, ale... O, nie, chyba nie. A, tutaj są przedmioty z tego biomu. Ale nie, jeszcze nie mamy odblokowanego tego wszystkiego. Tak, tylko te przedmioty, które już odblokowaliśmy, możemy zakupić. Ale takie rzeczy jak korzenie i lilipacy możemy już kupić. Ej, dobra. To nie jest głupie, to nie jest głupie. Zaraz sobie policzę mniej więcej, ile nam potrzeba i od razu sobie zrobimy upgrade. Wiem, że może to jest trochę marnowanie przedmiotów i kasy, ale tego mamy chyba aż nadto. Dobra, upgrade poleciał. I tak, 3 plus 2. 3 plus 2. 3 plus 2 plus 4 to jest już 7. 7 i 4. I będziemy mieć full secik. 7, 4. Dobrze pamiętam? Dobrze. O ile nas będzie w ogóle stać, o ile on też będzie miał tego tyle, ile potrzebujemy. Korzenie, 4 sztuki. 10, co? Co się stało z moją kasą? A, żem se kupił? Ale żem sobie kupił. Ile ty chciałeś ten upgrade, Andrzej? 44 tysiące receptura? Czy ciebie Bóg opuścił? Chłopie. Jaja se... O Jezu. Jaja sobie robi. Po prostu z nas sobie Andrzej zrobił jaja totalne. Gdzie jest ten nasz naszyjnik, który mi się tak... Tak tutaj walał. Tutaj jest. Naszyjnik wcale taki tani nie jest. Znaczy, taki drogi nie jest. Ale i tak wezmę za niego z 5000, coś mi się wydaje. A przynajmniej tak mi się wydaje. Przynajmniej tak mi się wydaje. Spróbujmy go sprzedać. No mniej niż 5000 to chyba nie weźmiemy. Otwórzmy ten grajdą jeszcze. Akurat na końcóweczkę odcinka. Nic nie ma za darmo. Nic za darmo, patałachy jedne. Jakbyście chcieli za darmo brać. O nie, tam jest za tanie. To jest za tanie. To jest za tanie ewidentnie. Oddawaj to, babcia. A, jesteśmy biedni? Myślałem, że 5000 za ten ring chciałeś. Aj. No lipa. Lipa. To możemy dać, Reszty chyba nie mamy. To też możemy jeszcze dać. I reszta jest nam już chyba potrzebna w jakiś sposób, bo przynajmniej nie znamy ceny tego wszystkiego. Więc ja bym sobie to do oddzielnej skrzynki przełożył. O, właśnie w ten sposób. I weźmy sobie może jakieś inne przedmioty. Czeki myślę, że nie będą potrzebne. Sortowanie według ceny.
Czy ja mam jakiś przedmiot, który... No nie, 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 już, już, już idę, ten. Już sprzedajemy. Mamy jakiś przedmiot, którego cenę znamy i jest w miarę drogi? Kurde, nie wiem. Te dłuta mnie bardzo ciekawią. To 50 to było za tanio. Ta dłutka myślę, że po 300 możemy śmiało wystawić. Albo nawet 400. Jak sądzicie? No, sprzedaj to. Nie wiem, czy to jest dobra cena naprawdę. No nie, to ewidentnie to, że razu musimy trochę drożej. To żelazo trochę drożej trzeba wystawić. No tak, tak, co? O nie, 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 halo, nie, podwyżka cen. Jesteśmy jak Lotos, 800. Nie ma, 800 tu też. Tutaj, a bo wiecie co, to w ogóle wyciągnijmy sobie. Bo jak będziemy znać już cenę, to już będziemy mogli to ogarnąć. Może to było za tanie, 10 sztuk tego poleciało. Ojej, 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 ojej. Jak to wygląda? Po ile te dłutka mogą być? Według ceny. 400 to było za mało. Żywasz tak? Że aż im się kurde oczy zaświeciły? Nikt w ogóle się za tym ringiem nie rozgląda. To jest bardzo dziwne. No to spoko cena, tak myślałem. Panie bohaterze, zainteresuj się tym ringiem. A, za drogo. Dobra, czyli 800 to jest za drogo. Dajemy 600. I tak myślę, że jest spoko cena. No, nic. 0, 0. Myślę, że to też możemy bez problemu próbować opylić. Tylko za ile? Tak, to było za 600 i mieliśmy to... to mnie głupio zrobiłem. To mieliśmy za 600. To sobie głupio zrobiłem, dobra, nieważne. To to może za 800. Albo 700. Jeszcze za drogo! 500? Dobra, 500 i nie mniej. Też za drogo. To tu 600. Tutaj 600. To będzie cena adekwatna. No jak? Za dużo? To tu będzie 500. Czyli tak samo jak... Pewnie taki sam koszt jak i tego. Czyli dłutka za 500 im się podobają. Gnoju! Oddawaj to. No i co? Co? Nie, nie zabrał. Mnie okraść. Za drogo? Czy to było droższe od tamtego? 450, już mnie nie denerwuj nawet. Wcale nie włącza mi się tryb pewnej narodowości. No wiesz co, ty sobie jaja robisz chyba. Masz za 400 i mnie nie irytuj. Erce mu się nie podoba i reputacja mi spadnie, no świetnie. No jak? Jaja sobie robicie ze mnie? I tego ringu nikt nie chce kupić. I to ja czegoś nie rozumiem. Skoro to było droższe, albo nawet, no nie wiem. Teraz już spadło.
450 to jest drogie, no to 350 ewidentnie. Tu 500 było spoko. Wychodzi na to, że to też poniżej 600 to ja nie sprzedam. Nawet nie ma takiej opcji. No nie, no bez jaj. Dobra, 300, ale naprawdę to już jest cena ostateczna. I mnie nawet nie irytujcie. O nie, nie! Nie. To będzie za 800. Ojejejejej. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to z tego powodu, że w sumie za tanio to sprzedaliśmy. 600 i to było naprawdę super. Teraz będzie 800, ewidentnie. Dłuto po 500, dobra, też będę pamiętał. No i git. No i myślę, że jest bardzo fajnie. No i co, jednak nie sprzedaliśmy tego? No i pogubiłem się. Pogubiłem się. Cena rosnąca, czy cena malejąca? No to już ceny znamy tego. To jest księga Golema za 400. Stare plany sługi Golema nie znamy. Dłuto 500 to nie znamy. Plany Golema 3 też nie znamy. Plany Golema 1 na pewno będzie za 800. Ja tani tego nie sprzedam. Nie ma takiej opcji. Dobra, nie podoba się, to wynocha. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my widzimy się oczywiście w Moonlighterze w następnym odcinku. Trzymajcie się i życzę wam miłego dnia albo wieczorku. Hej, hej!